Biały kieł, piąty, legowisko. Jednooki z wilczycą wędrowali koło indiańskich szałasów przez 2 dni. Samiec był niepewny siebie i niespokojny, a samica unęcił obóz i niechętnie myślała o odejściu. Gdy jednak pewnego ranka w powietrzu gwizdnęła strzała i ukuła pień drzewa tuż koło głowy jednookiego, wilki przestały się wahać i pomknęły w las długim, wyciągniętym kłusem, który kolejnymi milami odgradzał je od niebezpieczeństwa. Uciekły niedaleko, zaledwie kilka dni drogi ludzkiej. Pragnienia wilczycy stały się teraz bardziej natarczywe. Musiała jak najprędzej znaleźć to, czego szukała od dawna. Teraz bardzo ociężała, mogła biec tylko powoli. Pewnego razu, goniąc królika, którego dawniej złapałaby bez trudu, musiała ustąpić, rzucić się na śnieg i odpocząć. Jednooki podszedł troskliwie. Gdy jednak łagodnie dotknął pyskiem towarzyszki, parsknęła gniewem tak gwałtownym, że przewrócił się na grzbiet i komicznie wzniesionymi łapami bronił dostępu jej zębom. Wilczyca bywała teraz stale w złym humorze. Wilk za to miał niewyczerpany zasób cierpliwości i wyrozumiałości. Nareszcie znalazła to, czego szukała. Znalazła o parę mil w górę małego potoczku, który latem wpadał do Mackenzie. Obecnie zaś zamarzł cały aż do skalistego dna i leżał spokojnie, nieżywa smuszka twardej bieli od źródeł do ujścia. Wilczyca sunęła ciężko po owej smudze, pozwalając towarzyszowi biec naprzód. Gdy nagle spostrzegła spory występ glinianego brzegu, nawisły ponad wodą. Skręciła i wbiegła na urwisko. Obfite deszcze burz wiosennych i rozlewy topniejących śniegów podmyły brzeg, wypłukując małą jaskinię o wąskim wejściu. Wilczyca stanęła przed ową szparą i obejrzała starannie ścianę. Potem z obu stron obiegła podstawę urwiska, aż do miejsca, gdzie jego raptowne wzniesienie zlewało się łagodnie z płaskim otoczeniem. Wróciła do jamy i wpełzła ostrożnie przez wąski otwór do środka. Pierwsze 3 krótkie kroki musiała przebyć rozpłaszczona. Dalej sklepienie jaskini wznosiło się wyraźnie. Ściany zaś rozsuwały się, tworząc izdebkę o średnicy dobrych 6 stóp. Sufit z ziemi kładł się prawie zwierzęciu na głowę. Było tu sucho i przytulnie. Wilczyca rozglądała się jednak z niespokojną troskliwością, podczas gdy jednooki, wróciwszy, stał przy wejściu i spoglądał cierpliwie. Wilczyca schyliła głowę i stykającym ziemi nosem kierowała ją ku jednemu punktowi, tuż przy zebranych giętko do kupy 4 łapach. Wokoło owego punktu obróciła się starannie kilka razy. Potem, z westchnieniem znużonej ulgi, podobnym raczej do jęku, zwinęła tułów w kłębek, zmiękczyła napięte mięśnie nóg i legła ciężko z głową zwróconą w kierunku wejścia. Jednooki, z uszami w szpic, uśmiechnął się do samicy, która mogła zobaczyć wyraźnie odciętą na jasności nieba szczotkę jego ogona, poruszającą się życzliwie i dobrodusznie. Wtedy uszy wilczycy położyły swe ostre końce na tył głowy. Paszcza rozwarła się szeroko, jasny język wyległ swobodnie, nie ulegało żadnej wątpliwości, że czuła się tu zadowolona i spokojna. Jednooki był głodny. Chociaż położył się przy wejściu i zasnął, to jednak jego sen był niespokojny. Uszy czuwały uważnie, nasłuchując wieści z szerokiego świata, gdzie kwietniowe słońce przebijało ciepłem głęboki śnieg. Wilk drzemał, lecz słuch łaskotały mu wątłe pomruki ukrytych ruczajów. Budził się i słuchał uważnie. Słońce powróciło i cały zmartwychwstający kraj północy wołał do niego wielkim głosem. Życie poruszyło się półsennie. Wiadomość o wiośnie trwała w powietrzu, wychodziła wprost spod śniegu, buzowała w sokach wezbranych pod korą drzew i w kiełkach wychylających się spod lodu. Wilk rzucał ku towarzyszce niespokojne wejrzenia, lecz ta nie okazywała chęci wyjścia z pieczary. Wtedy spojrzał na świat i poprzez pole jego widzenia przefrunęło stadko drobnych ptaków. Zerwał się, żeby je gonić, ale potem spojrzał na samicę. Usiadł i zdrzemnął się znowu. Krótki, ostry świergot wkradł się w wilczy słuch. Raz i drugi łapa sennie machnęła po nosie. Ocknął się wtedy do reszty.
to samotny komar bzykał mu pod samym nosem. Wielki, dorosły, jeden z tych, które przezimowały w szparze suchego pnia, by z wiosną rozprostować przygrzany grzbiet. Wilk nie mógł opierać się dłużej wezwaniu szerokiego świata. Zresztą był bardzo głodny. Podczołgał się do samicy i próbował poswardować jej, żeby wstała. Warknęła tylko, wobec czego samiec ruszył samotnie w stronę ciepłej jasności słońca, stwierdzając za każdym krokiem, że śnieg ugina się miękko pod stopami i że trudno jest chodzić. Brnął łożyskiem w górę strumienia, gdzie śnieg skryty pod drzewami zachował twardą i sypką zwięzłość. Wałęsał się 8 godzin i wrócił o zmroku, jeszcze bardziej głodny niż rano. Widział zwierzynę, ale jej nie schwytał. Zapadał się w kruchy śnieg, podczas gdy króliki biegły po jego powierzchni tak lekko jak przedtem. Stanął przed szparą jaskini, tknięty podejrzeniem. Z ciemnej głębi dochodziły niegłośne, lecz dziwne dźwięki. Wiedział, że to nie głos towarzyszki, ale przecież było to coś nieuchwytnie znajomego i bliskiego. Wpełzł ostrożnie do środka, lecz został powitany groźnym warczeniem. Zbytnio się tym nie przejął, ale zachował oczekiwaną przez wilczycę odległość. Za to nie przestał interesować się tym obcym i swojskim jednocześnie, zduszonym i natarczywym jakby bełkot, a jakby pochlipywaniem. Samica odegnała jednak towarzysza gniewnym szczeknięciem, więc ten zwinął się u wejścia i zasnął na śniegu. Z nadejściem ranka, kiedy mdłe światło wsączyło się do legowiska, wilk znowu zaczął szukać źródła nieznanych, a jak gdyby bliskich głosów. Tym razem w ostrzegawczym warknięciu samicy zabrzmiała nowa nuta, nuta zazdrości. Toteż wilk nie omieszkał uważać na zachowanie pełnego szacunku oddalenia. Niemniej jednak udało mu się dostrzec 5 osłoniętych łapami samicy i przytulonych do jej tułowia dziwacznych, małych kłębuszków życia. Bardzo słabych i zupełnie bezradnych. Ślepki ich nie otwierały się jeszcze, a pyszczki wydawały leciutkie, chlipiące skomlenia. Wilk był zaskoczony. Nie po raz pierwszy w jego długim i pełnym powodzenia życiu miało miejsce podobne wydarzenie. Zdarzało się wielokrotnie, a przecież zawsze był tym tak samo zaskoczony. Samica trwożnie spoglądała na towarzysza. Co chwila wyrzucała z piersi ciche, chrapliwe warknięcie. Kiedy zaś podejrzewała wilka o chęć zbliżenia się, warknięcie przychodziło w ostry ryk. Nie posiadała macierzyńskiego doświadczenia, lecz instynkt, zrodzony z doświadczenia niezliczonych pokoleń wilczych matek, ostrzegał wyraźnie, iż bywają ojcowie, którzy gotowi są pożreć swoje nowonarodzone i bezbronne potomstwo. Strach ów dyktowany przez instynkt kazał jej bronić samcowi bliższego dostępu do szczeniąt, których przecież był ojcem. W tym wypadku niebezpieczeństwo nie istniało. Jednooki odczuwał ze swej strony to, co było instynktem, odziedziczonym po wielu pokoleniach wilczych ojców. Nie pytał o nic, nie dziwił się niczemu. Wszystko żyło już w nim, w każdej części jego istoty. Również najbardziej naturalne w świecie było posłuszeństwo woli samicy. Pokorne odwrócenie się i wyruszenie w przyrodzoną drogę męską, szlakiem zdobyczy. O 5-6 mil od legowiska strumień rozgałęział się pod kątem prostym, wysyłając odnogi pomiędzy wzgórza. Biegnąc łożyskiem lewej odnogi, wilk natrafił na świeży świat, lat. Powąchał, ślad był tak świeży, że myśliwy przysiadł natychmiast zjeżony i patrzył bacznie w kierunku, w którym zmierzał trop. Potem zawrócił i z całą świadomością tego, co czyni, począł biec wzdłuż prawej odnogi. Ślad był znacznie większy od jego własnych śladów. Więc tam, gdzie przeszedł nieznajomy, nie pozostało na pewno mięsa dla wilka. O 0,5 mili w górę prawego potoku czujny słuch jednookiego schwytał monotonny stuk zębów. Zaczął badać, skąd pochodzi i przekonał się, że to Urson. Sterczy wyprostowany koło dużego drzewa i próbuje swoich zębów na korze. Wilk zaczął się skradać. Nie żywił jednak zbyt wielkich nadziei. Znał ten gatunek, chociaż nie spotykał go dotychczas tak daleko na północy i nigdy podczas swojego długiego życia nie zakosztował jego mięsa. Jednak już dawno temu zdążył nauczyć się, iż istnieje na świecie pomyślność i ślepy traf.
wobec czego nie przestawał się skradać. Nie można nigdy przewidzieć tego, co się stanie, albowiem spotkanie z żywym stworzeniem przebiega za każdym razem inaczej. Urson skręcił się w kulę, rozpromieniając we wszystkich kierunkach długie, ostre igły, zjeżone oczekiwaniem ataku. Kiedyś w młodości Jednooki zbyt blisko powąchał taki pozornie nieruchomy kłębek i nieoczekiwanie, a mocno dostał ogonem w twarz. Jeden kolec utkwił mu w pysku i dręczył przez całe tygodnie, paląc żywym ogniem, dopóki nie wygnił. Tym razem wilk postanowił czekać. Rozpłaszczywszy wygodnie tułów i ułożywszy nos na śniegu, w odległości pół kroku, po stronie przeciwnej ogona kłębka, czekał tak cierpliwie, zachowując zupełną nieruchomość. Coś musi się stać. Innego wyjścia nie ma. Urson musi rozkręcić kulę. Ślepy traf może też zrządzić, iż gwałtowny, błyskawiczny cios łapy trafi wtedy na delikatny, bezbronny brzuszek. Jednakże po upływie pół godziny wilk powstał. Warknął ze złością na nieruchomy zwitek i odszedł. Tyle razy czekał w życiu na rozkręcenie się kłębka Ursona, że zdecydował, iż tym razem szkoda czasu. Ruszył dalej łożyskiem prawej rzeczułki. Dzień miał się ku końcowi, a polowania nie wieńczyła żadna zdobycz. Nakaz rozbudzonego instynktu rodzicielskiego był w Jednookim bardzo silny. Trzeba znaleźć mięso. Po południu wilk natrafił na ptarmigana. Wyszedł z gąszczu niespodziewanie i znalazł się oko w oko z bezmyślnym ptakiem. Ptarmigan spokojnie siedział na zwalonym pniu niecałą stopę od wilczego nosa. Widzieli jeden drugiego doskonale. Ptak próbował się zerwać. Wilk jednak uderzył go łapą i zaczął przyciskać do ziemi. Wreszcie schylił się i złapał zębami w chwili, gdy ptak próbował wyrwać skrzydła i wzlecieć w powietrze. Gdy tylko wilk poczuł na zębach ciepłą krew i delikatne mięso, począł jeść, mimo woli. Nagle przypomniał sobie. Ruszył szybko w powrotną drogę, niosąc ptaka uważnie w zębach. O milę, za rozstajem strumieni, pomykając jak duch bezszelestnym krokiem i badając bystrym rzutem oka każde nowe rozchylenie drogi, wilk dostrzegł dalszy trop, tych samych potężnych łap, które napotkał z rana. Trop leżał na drodze do domu. Toteż Jednooki oczekiwał spotkania na każdym zakręcie. Wysunął ostrożnie głowę spoza rogu skały, skąd rozpoczynał się niezwykle szeroki łuk strumienia. I nagle wytężone oczy dostrzegły coś, co nogą kazało przykucnąć natychmiast i bezszelestnie. Oto był sprawca śladów. Ogromna samica rysia. Leżała rozpłaszczona na śniegu, tak samo jak wilk leżał przed kilkoma godzinami. Przed jej nosem sterczał uparcie i nieruchomo kłębek ostrych kolców Ursona. Jeśli wilk poprzednio sunął jak duch, teraz stał się niby cieniem tego ducha, podpełzając ostrożnie i misternie ku podwietrznej stronie nieruchomej pary. Ptarmigana rzucił za siebie w śnieg i przekuwając oczyma gąszcz pękatej jodełki, przyglądał się rozpostartej przed nim grze życia. Czeka samica rysia, czeka Urson, oboje z całej siły uczepieni istnienia. I taka jest właśnie ciekawa dziwaczność owej gry. Drogą życia jednej jest pożarcie drugiej, zaś drogą życia tej drugiej jest obrona przed pożarciem. Jednocześnie przyczajony w ukryciu wilk, stary wyga gra również swoją partią, czekając na kaprys losu, który, kto wie, może zechce pomóc na szlaku zdobyczy, który jest z kolei jego drogą życia. Minęło pół godziny. Godzina. Nie wydarzyło się nic. Kula igieł skamieniała. Ryś zastygł jak marmur. Wilk, stary wyga, zdawał się być umarły. A przecież wszystkich troje skuwało napięcie życia, tak ostre, że aż bolesne. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek jeszcze będą tak żywi, jak w czasie tego udawanego skamienienia. Jednooki drgnął i posunął się z lekka naprzód. Opancerzony, zdwojoną czujnością. Coś zaczynało się dziać. Urson zdecydował wreszcie, że nieprzyjaciel odszedł. Powolutku, ostrożnie, niewidzialnie prawie, zaczął rozkręcać kłębek swojej niezwyciężonej broni. Tego ruchu nie mącił żaden sprzeciw ani pogróżka. Powoli, wolniuteńko, piłka prostowała się i wydłużała.
Jednooki, patrząc, poczuł ślinę w ustach. Podniecony nieświadomie przez to żywe mięso, rozpościerające przed oczyma niby smakowita potrawa. Urson jeszcze nie do końca rozwinął swój kłębek, gdy nagle odkrył obecność nieprzyjaciela. W tej samej sekundzie ryś uderzył. Cios mignął niczym błysk światła. Łapa o sztywnych, pazurzastych palcach, zgiętych jak szpony, uderzyła w wątły brzuch i odskoczyła krótkim drapnięciem. Gdyby Urson rozwinął się do reszty lub gdyby nie zauważył wroga o ułamek sekundy przed ciosem, łapa cofnęłaby się nieuszkodzona. Lecz gwałtowny boczny rzut ogona zapuścił ostre igły pod sierść wroga. Wszystko stało się jednocześnie. Atak, kontratak, skowyt agonii Ursona i wrzask bólu i zdumienia wielkiego kota. Jednooki aż podniósł się z przejęcia. Zobaczył wzniesione do góry uszy, dygoczący, wyprostowany, równiuteńki ogon. Samicę rysia poniósł gniew. Skoczyła wściekle na stworzenie, które ośmieliło się sprawić jej tyle bólu. Urson skamląc, rzężąc i z trudem próbując zwinąć swe rozdarte mięśnie w kłębek, raz jeszcze rzucił ogonem i znowu wielka kocica zawyła z bólu i zdziwienia. Potem cofnęła się, kichając gwałtownie. Nos zaś jeżył jej się kolcami Ursona, niby poduszka do szpilek. Szczotkowała sobie pysk, próbując wyciągnąć bolesne igły. Tykała nosem w śnieg, tarła go o pnie i gałęzie. Cały czas skacząc i kołując w półprzytomnych podrzutach, oszalała z bólu i przerażenia. Kocica kichała, a drąg jej ogona ciskał się i miotał razem z nią i oddzielnie. Wreszcie zaprzestała swej wściekłej sarabandy i długą chwilę leżała nieruchomo na śniegu. Jednooki bacznie się jej przyglądał, lecz nawet nie zdołał powstrzymać w sobie nagłego sprężenia mięśni i zjeżenia sierści, kiedy ryś podskoczył raptownie w górę, ciskając jednocześnie z piersi długi, przeszywający wrzask. Potem nagle rzucił się do ucieczki, skowycząc za każdym susem. Jednooki wyszedł za krzaka. Wtedy dopiero, kiedy ryk zranionej samicy rozpłynął się w oddali i ucichł. Sunął tak ostrożnie, jak gdyby cały śnieg wysłany był kolcami Ursona, nastawionymi pionowo, umyślnie dla przekłucia miękkich, wilczych palców. Urson powitał jego zbliżenie dzikim piskiem i kłapaniem zębów. Próbował skręcić się znowu, ale nie był to już dawny, zwarty, niedostępny kłębek. Poszarpane mięśnie odmówiły posłuszeństwa. Zwierzę było nieomal na pół rozdarte i obficie krwawiło. Jednooki chwytał pełnym pyskiem śnieg, przepojony krwią, żuł, wysysał, smakował i połykał. Zakąska podnieciła jeszcze apetyt. Ale stary wyga wyniósł z długiego żywota zbyt wiele sprytu, żeby zapomnieć o ostrożności. Czekał. Leżał spokojnie i czekał. Podczas gdy Urson zgrzytał zębami, ciskając w przestrzeń to jęk, to warknięcie. To mimowolne, rzadkie, jakby postrzępione skowyty. Po krótkiej chwili wilk zauważył, iż skręty ustały. Małe ciało zaś chwycił i wstrząsnął drobny dreszcz. Potem dreszcz ucichł raptownie. Rozległo się jeszcze ostatnie, wyzywające kłapnięcie długich zębów. Wreszcie ucichły zarówno dreszcze, jak skomlenia. Ciałko rozwinęło się i legło nieruchomo. Wilk rozciągnął Ursona nerwową, niecierpliwą łapą i odwrócił go na grzbiet. Nic się nie stało. Zdobycz była martwa. Spoglądał na nią uważnie przez chwilę. Potem wziął ostrożnie w zęby i ruszył z biegiem strumienia, to niosąc, to wlokąc zdobyte mięso. Odwracał przy tym głowę w bok, żeby nie stąpnąć na iglasty ogon. Coś jednak sobie przypomniał. Rzucił swój ciężar i wrócił na to miejsce, gdzie zostawił ptar Migana. Nie wahał się ani chwilę. Wiedział dobrze, co należało uczynić i uczynił to skwapliwie, pożerając ptaka. Potem wrócił i podniósł Ursona. Kiedy wciągnął do pieczary owoc swych całodziennych łowów, wilczyca obejrzała zdobycz. Zwróciła pysk ku zdobywcy i z lekka polizała jego szyję. Potem zaraz warknęła groźnie, żeby odszedł od małych. Ale w tym warknięciu brzmiało więcej pochwały niż groźby. Instynktowna trwoga samicy przed ojcem jej dzieci gasła z każdą chwilą. Jednooki
postępował tak, jak przystało na ojca rodziny. I najwyraźniej nie żywił wrogich zamiarów w stosunku do potomstwa, które spłodził.